witajcie, miło Was znowu widzieć. Pamiętajcie, że jak zobaczycie u góry taki znaczek, oznacza, że musicie zatrzymać nagranie i odpowiedzieć na pytanie albo przygotować materiały. Dzisiejszą lekcję prowadzą dla Was Marti, Dorota z Emilką i Zuzią, Marcin, Ala, Piotr, Kasia i Dorotka, Ania, Doli z Wesleyem, Sandra z Kubą i Ola z Anią. Zapraszamy! Bu. Cześć, to ja, Marti. A to jest moja wiewiórka. Wiewiórko, jak masz na imię? Wiewiórka mówi, że ma na imię Kasia. Chodź się do nas i pobawimy się w grę z monetami. Mam tutaj 10 monet. Policzmy je i zobaczmy, czy na pewno tyle ich tutaj jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. A teraz zamknijcie oczy. Otwórzcie oczy. Patrzcie na monety i powiedzcie mi, co widzicie. Tak, macie rację. Nie ma jednej monety. Ale to nieważne. Wciąż mamy 9 pozostałych. Jedna moneta nie jest ważna, prawda? Nie? Nie zgadzacie się ze mną? No dobrze. Jeśli chcecie, możemy jej poszukać. Jak myślicie, gdzie ona jest? Może jest pod wielorybem? Nie ma monety. Albo może jest pod stertą ubrań? Też nie ma. A może jest w wielorybie? Tak, popatrzcie, znaleźliśmy ją. Znaleźliśmy zgubioną monetę. Kto ją tam położył? Świetnie się spisaliście, znajdując ze mną zgubioną monetę. A teraz pobawimy się w inną grę. Chciałabym, żebyście zamknęli oczy jeszcze raz. Możecie otworzyć oczy. Czy coś się zmieniło? No właśnie, nie ma naszej wiewiórki Kasi. Ale na pewno wszystko z nią w porządku. Nie ma potrzeby martwić się o jedną wiewiórkę, prawda? Przecież my tutaj wciąż jesteśmy. To wystarczy, prawda? Nie? Nie zgadzacie się ze mną? No dobrze, jednak macie rację. Wiewiórka jest ważna. Poszukajmy jej. Jak myślicie, gdzie ona jest? Może jest w szufladzie? Nie ma wiewiórki Kasi. A może schowała się za łóżkiem? Nie ma wiewiórki Kasi. A może jest pod stertą ubrań? Tak, popatrzcie, znaleźliśmy wiewiórkę Kasię. Znaleźliśmy ją. Czy to nie jest wspaniałe, że odnaleźliśmy naszą zgubę? Czy to, że moneta się zgubiła, miało jakieś znaczenie? A czy to, że wiewiórka się zgubiła, miało większe znaczenie? Czy znacie kogoś, komu zależy na kimś, kto się zgubił? A kto to jest? Tak, Pan Jezus! Pan Jezus opowiedział pewną historię o zagubionej monecie, w której tak naprawdę chodzi o to, że każdy z nas jest dla Niego bardzo ważny. Monety przedstawiają ludzi takich jak ja i ty. W historii Pana Jezusa pewna kobieta straciła monetę, która była dla niej tak ważna, że szukała wszędzie, aż ją znalazła. Tak samo i my jesteśmy dla Pana Boga bardzo ważni. Pa, pa! Ja mam na imię Dorota. To jest Zuzia i... Emilka. Zaśpiewamy dla Was piosenkę Choć jestem nieduży. Choć jestem nieduży i mam niewiele lat, choć taki świat wielki, ja nie jestem sam. La 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 la, mam pogodną twarz. La 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 la, ze mną jest mój Pan. La 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 la, mam pogodną twarz. La 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 la, ze mną jest mój Pan. Nie boję się nocy, nie boję się już zła, bo zawsze pomoże mój przyjaciel Pan. La 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 la.
Twoich łask. Daj uśmiech rodzicom, uśmiech dzieciom daj. La 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 la, mam pogodną twarz. La 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 la, ze mną jest mój Pan. La 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 la, mam pogodną twarz. La 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 la, ze mną jest mój Pan. A teraz bez grania na gitarze zaśpiewamy to z pokazywaniem. Choć jestem nieduży i mam niewiele lat, choć taki świat wielki, ja nie jestem sam. La 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 la, mam pogodną twarz. La 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 la, ze mną jest mój Pan. La 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 la, mam pogodną twarz. La 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 la, ze mną jest mój Pan. Nie boję się nocy, nie boję się już zła, bo zawsze pomoże mój przyjaciel Pan. La 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 la, mam pogodną twarz. La 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 la, ze mną jest mój Pan. La 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 la, mam pogodną twarz. La 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 la, ze mną jest mój Pan. Ach, proszę Cię, Jezu, o dużo Twoich łask. Daj uśmiech rodzicom, uśmiech dzieciom daj. La 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 la, mam pogodną twarz. La 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 la, ze mną jest mój Pan. La 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 la, mam pogodną twarz. La 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 la, ze mną jest mój Pan. Witajcie, jestem wujek Marcin. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli otwierać teraz swoje Biblię, żeby uczyć się o Panu Bogu. Jest taki dobry zwyczaj, żeby zanim właśnie otworzymy Pisma Święte, żeby zwrócić się do Boga w modlitwie o prośbę, żeby dał nam potrzebną mądrość. Dlatego skłońcie ze mną głowy i właśnie zwróćmy się z taką prośbą do Boga. Kochany nasz Ojcze, dziękujemy Ci za to, że jesteśmy dla Ciebie ważni, że Ty nas kochasz i to tak bardzo, bardzo. Dziękujemy za to, że Ty nas poszukujesz w tym życiu, że Ty chcesz, byśmy byli szczęśliwi, że Ty policzyłeś wszystkie włosy na naszej głowie, że Ty kochasz i starszego, i młodszego, i chłopca, i dziewczynkę. I dlatego, Panie, teraz chcemy prosić Ciebie, kiedy będziemy się o Tobie uczyć, żebyś dał nam dużo mądrości, byśmy potrafili znaleźć Ciebie, byśmy potrafili lepiej zrozumieć Ciebie i Boże, żebyśmy wpuścili Twoją miłość jeszcze bardziej do naszych serc. W imieniu Pana Jezusa prosimy. Amen. Powodzenia. Dawno temu żyła pewna kobieta. Posiadała ona 10 srebrnych monet. Jedna moneta, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma moneta, ósma, dziewiąta, dziesiąta. Ta kobieta posiadała 10 srebrnych monet. Był to dla niej wielki majątek, więc bardzo ich pilnowała, zawsze nosiła przy sobie i dbała, żeby ich nie zgubić albo żeby ktoś jej ich nie ukradł. Pewnego dnia, tak jak każdego innego dnia, kobieta liczyła swoje monety i znów zaczęła liczyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ojej, a gdzie jest 10. moneta? Nie ma 10. monety. Kobieta była zrozpaczona. Nie wiedziała, co mogło się stać. Gdzie teraz tej monety szukać? Jak to się stało? Przeliczyła jeszcze raz. Ale okazało się, że jednak tych monet jest tylko 9. Była bardzo wystraszona i zaniepokojona, bo ta moneta była bardzo, bardzo cenna. Oczywiście natychmiast rozpoczęła poszukiwania tej monety. Pod łóżkiem, na łóżku,
Rozglądała się, jeszcze raz sprawdziła w kieszeniach, w portfeliku. Wszędzie szukała, ale nie było. Jedna moneta się zgubiła. Ponieważ w niektórych pomieszczeniach było ciemno, wzięła lampę, żeby sobie rozjaśnić i poszukać, czy gdzieś w jakimś ciemnym zakamarku ta moneta jej nie wypadła. Wymiatała każdy zakamarek podłogi, jednak nigdzie nie było jej monety. Gdy tak po raz kolejny przeszukiwała te same miejsca, w nadziei, że może jednak gdzieś nie zauważyła tej monety, nagle, gdy podniosła pudełko, usłyszała brzdęk. Spojrzała na podłogę i okazało się, że to była jej moneta. Zagubiona moneta się odnalazła. Kobieta była bardzo, bardzo szczęśliwa. Skakała z radości, jakby znalazła największy skarb w swoim życiu. Gdy tylko znalazła swoją zagubioną monetę, zaraz pomyślała, że chciałaby się swoją radością podzielić z sąsiadami, z przyjaciółmi. Hej, przyjaciele, zgubiłam cenną monetę, ale właśnie ją znalazłam. Z tej okazji robię przyjęcie. Zapraszam. Cześć, witamy Was serdecznie z Zielonej Góry. Chciałabym Wam zadać pytanie, dziewczyny, i Wam też, drogie dzieci. Czy zdarzyło Wam się kiedyś zgubić jakąś cenną rzecz, na przykład jakąś cenną zabawkę? Kiedyś, jak szłam z Kasią, wtedy miałam właśnie iść do sklepu, żeby kupić sobie nowy zestaw takich klocków, to okazało się, że zgubiłam pieniądze, w których miałam 50 zł i ich bardzo długo szukałam, aż w końcu znalazłam. Tak, a ja, dzieci, pokażę Wam taką moją maskotkę. Jak byłam malutka, to dostałam ją od mamusi i tatusia i zawsze ta maskotka mnie pocieszała, ale któregoś razu ją zgubiłam i bardzo długo szukałam. Jak się coś zgubi, to co się robi? Trzeba trochę poświęcić czasu na poszukiwania, prawda? Trzeba przeszukać każdy kąt, wszędzie zajrzeć, a jak już znalazłyście to, co zgubiłyście, to jak się czułyście? Byłyśmy bardzo szczęśliwe. Mhm. Przeszczęśliwe. I taka ulga chyba nawet, nie? Tak. Dzieci, a Wam zdarzyło się zgubić na przykład jakąś ulubioną zabawkę? Jak się wtedy czułyście? A jak czułyście się, jak już udało się znaleźć tą zgubioną rzecz? Pan Bóg jest jak ta kobieta, a my jesteśmy jak monety. Pan Bóg nie chce, żebyśmy się zagubili. A zatem z tej historii, którą słyszeliśmy i z tych doświadczeń możemy zobaczyć, że są rzeczy bardzo cenne, bardzo ważne, o które bardzo się troszczymy, na których nam bardzo zależy. I to, co Biblia mówi nam wszystkim, to to, że w oczach Boga my jesteśmy tacy bardzo ważni. Bogu bardzo na nas zależy. On zawsze będzie szukał tych, którzy się zagubią i będzie troszczył się, opiekował o każdego, kto jest przy Nim. Jesteśmy dla Niego bardzo ważni. Do zobaczenia! Witajcie! Teraz spróbujemy znaleźć tę historię w Piśmie Świętym i przeczytamy ją z Ewangelii Łukasza, rozdziału 15, wersety od 8 do 10. Posłuchajcie. Która kobieta, mając 10 drachm, jeśli zgubiła jedną drachmę, czy nie zapala świecy i nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż znajdzie? A znalazłszy, zwołuje przyjaciółki i sąsiadki, mówiąc: cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Taka, powiadam Wam, jest radość aniołów Bożych z jednego nawracającego się grzesznika. Spróbujcie odpowiedzieć teraz na kilka pytań. Co zgubiła kobieta? Co zrobiła, by odnaleźć monetę? Co zrobiła, kiedy ją znalazła? Ludzie, którzy nie znają Boga, są dla Niego zagubieni. Ale Pan Bóg kocha każdego z nich
i szuka ich i stara się ich znaleźć. I chce, żeby każdy żył razem z nim w niebie na zawsze. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry, ciasaki, los lapiaki. Ciocia Dolly i Wesley tu. Chcemy dzisiaj z wami się nauczyć nasz tekst pamięciowy. Gotowe? Bóg mówi. Bóg mówi. Miłością wieczną. Miłością wieczną. Umiłowałem cię. Umiłowałem cię. Dlatego tak długo. Dlatego tak długo. Okazałem ci łaskę. Okazałem ci łaskę. Księga Jeremiasza. Księga Jeremiasza. 31:3. 31:3. Okay. Tak samo zrobimy jeszcze raz. Powtórzając po mnie. Bóg mówi. Bóg mówi. Miłością wieczną. Miłością wieczną. Umiłowałem cię. Umiłowałem cię. Dlatego tak długo. Dlatego tak długo. Okazałem ci łaskę. Okazałem ci łaskę. Księga Jeremiasza. Księga Jeremiasza. 31:3. 31:3. Okej, okay, teraz, ostatni raz, spróbujemy razem, bez powtórki, tylko mówimy w tym samym czasie i pokazujemy w tym samym czasie, okej? Okay? Raz, dwa, trzy. Bóg mówi, miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo okazałem ci łaskę. Księga Jeremiasza 31:3. Cześć dzieciaki! Słuchajcie, mam dzisiaj dla was prostą pracę plastyczną, ale zanim to, to mam problem, musicie mi pomóc. Miał być tu ze mną Kuba, ale chyba go zgubiłam. Może pomożecie mi go znaleźć? Sprawdzę, czy jest pod stolikiem. Nie widzę go. Za mną na pewno się nie schował. A wy? Macie pomysł, gdzie jest Kuba? Może pod tym kocem? Cześć Kuba, przywitasz się z dziećmi? Cześć! Do wykonania tej pracy będziecie potrzebowali kolorowej kartki, nożyczek, szklanki i pisaka. Ok, teraz bierzemy szklankę i odrysowujemy kółeczka. Musimy odrysować 10 kółek. Teraz na jednym kółeczku, na jednej monecie możecie napisać swoje imię. Tak jak w przypowieści o zgubionej monecie, tak samo my jesteśmy jak te monety i dla Pana Boga jest ważna każda jedna moneta. Nawet ta, na której jest napisane Wasze imię, czyli Wy. Kuba. Kuba. A teraz Was zapraszamy do wspólnej zabawy. Mamy nasze 10 monet i będę miała dla Was teraz zadanie. Ukryję te monety i dam Wam chwilę czasu, żebyście mogli je znaleźć, a potem sprawdzimy razem z Kubą, czy zrobiliście to dobrze, ok? Gotowi? Wszystkie monety już ukryłam, więc teraz wytężcie swój wzrok i spróbujcie je znaleźć. Macie na to chwilę czasu. Słuchajcie, teraz zaproszę Kubę i może Kuba pomoże Wam znaleźć wszystkie monety. Kuba, chodź do nas. Chyba nie. A teraz policzymy? Tak, tak, to złożymy wszystkie. Policzmy chyba. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziesięć. Kuba znalazł wszystkie. Myślę, że Wy też znaleźliście wszystkie, bo to wcale nie było takie bardzo trudne zadanie. Ale mam dla Was propozycję. Już Kubuś o niej wcześniej wspomniał. Dzisiaj po południu, jeśli będziecie wybierać się z rodzicami na spacer do parku, do lasu, lub będziecie bawić się w własnym ogrodzie albo w domu, możecie wykorzystać te monety i pobawić się w ukrywanie monet razem ze swoimi rodzicami. Dzieci też jedną monetę.
Tak, możecie schować wszystkie 10, a możecie schować tylko jedną, tak jak w przypowieści, o której dzisiaj rozmawialiśmy podczas całej szkoły sobotniej. Cześć, tu Ola. No tu Ania. Zapraszamy Was do piosenki z pokazywania. Zbawca odnajdzie mnie wszędzie, a jeśli się znajdę w największej ciemności, Pan Bóg na pomoc przybędzie. On wie, kiedy siedzę i wie, ciało, mój umysł i serce, i za to będę mu śpiewać. On wie, kiedy siedzę i wie, kiedy wstaję. Pan Bóg zawsze widzi mnie. I nim powiem słowo, On już znaje. Jeszcze raz.
Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cieszymy się, że mogliśmy dzisiaj być tutaj razem z wami. Do zobaczenia, pa! Pa! Do zobaczenia! Do zobaczenia! Do zobaczenia! Pa, pa! Pozdrawiam! Ta lekcja została przygotowana w oparciu o Pismo Święte oraz podręczniki Graceling. Do zobaczenia znowu!